wydaje mi się, że idea wspaniała pod wieloma względami. Oczywiście my dalej rywalizujemy na boisku, chociaż ta rywalizacja stricte punktowa, bramkowa nie jest dla nas taka istotna, bo dla każdej akademii jest najważniejsze, żeby wychowywać młodych, dobrych piłkarzy, żeby oni dobrze się rozwijali. I stąd ten pomysł współpracy, żeby wymieniać doświadczenia, żeby tą współpracę swoją usprawniać, żeby to robić po prostu lepiej. A jeżeli będziemy robić to lepiej, to i ta współpraca poza boiskiem, współpraca, ta rywalizacja boiskowa stricte też wzniesie się na wyższy poziom, a przecież o to nam chodzi. Jest to grupa, która się wspiera, która ze sobą rozmawia, która widać, że ma na celu dobro polskiej piłki, a nie tylko wewnętrzne dobro danego klubu. W związku z tym my lubimy ze sobą przebywać, my lubimy się spotykać. Do tej pory spotykaliśmy się między dyrektorami, między trenerami, koordynatorami, a dzisiaj pierwszy raz mamy taką możliwość, żeby wspólnie z trenerami, którzy są w naszych akademiach, też prowadzić zajęcia. I myślę, że to też jest bardzo dobra inicjatywa i rzeczywiście ma to taki szeroki cel i jest bardzo dobrze zorganizowane. Cel jest jeden, na pewno poszerzać warsztat każdego z trenerów, dowiadywać się czegoś od siebie, no bo jest tutaj 6 mocnych akademii w Polsce. No i zobaczymy, jak wyjdzie ta pierwsza edycja. Mamy nadzieję, że każda kolejna będzie lepsza. Super wystąpienie trenera Piotrka z Legii Warszawy. Przedstawił nam tutaj, jak Osasuna pracuje w Hiszpanii od najmłodszych kategorii. Także też dużo ciekawych informacji. Już jesteśmy po wymianie gdzieś tutaj naszych myśli trenerskich z trenerami z innych grup. No ja jestem gorącym zwolennikiem, tak jak klub nasz KGHM Zagłębie Lubin jest bardzo mocnym zwolennikiem takiego funkcjonowania i takich form właśnie współdziałania. Przede wszystkim wymiany myśli szkoleniowej, bo mówię, każda z akademii, która funkcjonuje przy tych klubach ekstraklasowych, ma jakąś swoją specyfikę i to dla nas jest to istotne, że gdzieś tam porównujemy, podpatrujemy i naprawdę fajna inicjatywa, że dzisiaj się też spotkali trenerzy. Kolejne spotkanie będzie w Lubinie, także też będziemy mieli następny ciąg takich działań i myślę, że każdy jest w stanie się czymś pochwalić. Mówię swoimi metodami szkoleniowymi, jak i mówię formami, jak i organizacją samą, mówię klubu. Także to jest to pierwsze spotkanie, natomiast kolejna część poświęcona piłce tej takiej, mówię już stricte młodzieżowej, będzie już w Lubinie na boiskach otwartych, gdzie też będziemy mieli troszeczkę inną tematykę, dostosowaną właśnie do specyfiki tej grupy wiekowej.